Temat lekcji: dynamika mórz i oceanów. Cele lekcji: będę mówiła dzisiaj o kilku ruchach wody. Powiemy o wszystkich, jak powstały, jakie są ich rodzaje. A najważniejsze z tej lekcji będą rodzaje falowania, powstanie przypływów i odpływów. Dużo o prądach morskich, będziemy je lokalizować na mapie i o szczególnym zjawisku El Niño. Zatrzymaj film i przepisz cele lekcji. Dzisiejszą lekcję proponuję, żebyśmy ujęli sobie w formie tabelarycznej. Według mnie wygodnie jest omówić w ten sposób ruchy wody. Bo będziemy mogli porównywać i na koniec nie będzie nam się myliło, jakie siły powodowały który ruch wody. Jeśli bardzo nie lubisz tabel, to proszę, żebyś punktował sobie moje lekcje. Zacznę od punktu pierwszego falowanie. Szerokość kolumn proponuję, tak jak u mnie na slajdzie, co to jest siły powodujące tutaj krótko opiszemy ruchy. W rodzajach w niektórych z tych e, ruchów pojawi się ich trochę więcej. No i w cechach charakterystycznych napiszemy sobie inne najistotniejsze rzeczy. To zatrzymaj film i przerysuj tabelę. Na razie poproszę tylko falowanie. W pierwszej kolumnie mamy co to jest, więc przy falowaniu napiszmy poziomy ruch wody morskiej. Poziomy ruch wody morskiej. Każdy z was falowania na pewno doświadczał, kompo, kąpiąc się w morzu. Co jest główną siłą wywołującą falę? Oczywiście wiatr. W kolumnie siły powodujące piszemy wiatr. Ten ruch fal odbywa się po torach kołowych, co nam tutaj obrazuje ten rysunek, i dopiero przy brzegu woda się przemieszcza takim ruchem postępowym, no i będą, będzie powstawała fala, w takim rozumieniu myślę, jak sobie ją wyobrażamy, czyli fala dochodząca do brzegu. I tutaj przeskakuje już w następną kolumnę rodzaje, fal i od myślników będzie ich kilka, zapisujemy. Pierwsza to fala przyboju. Przyboju. To jest fala dochodząca do brzegu, fala dochodząca do brzegu. Taka, która e, widziałam, taki opis fali od brzegu do brzegu. Ona nam tutaj wypływa na plażę i cofa się. E, to takie najczęstsze fale przyboju, jakie obserwujecie chociażby nad naszym morzem. Drugą falę, którą zaznaczyłam, to wstawiłam e, na, na zdjęciu to jest kipiel. Kipiel. I to jest fala, która się roztrzaskuje o brzeg, więc tu musi być troszkę inne wybrzeże, kiedy to będzie klif, wybrzeże wysokie. Wtedy nie będzie tej wypływającej fali przyboju, tylko będzie kipiel. Fala roztrzaskująca się o skałę. No a tu widzimy najgroźniejszą falę, jaka istnieje. Zapewne znacie jej nazwę, to jest fala tsunami. Fala tsunami. Wywołana przez ruchy tektoniczne, trzęsienia ziemi albo podwodne wulkany. Tsunami wywołana przez y, ruchy tektoniczne. Fale tsunami mogą być falami o gigantycznej wysokości po kilkanaście metrów. Powodują niestety duże szkody, straty materialne, ofiary y, w ludziach. Mamy urządzenia, które monitorują takie wstrząsy i przepowiadają zbliżającą się falę tsunami, ale ona jest czasem tak wysoka i z taką prędkością się porusza, że często ludzie nie zdążą być ewakuowani. I jeszcze jedna fala, która nazywa się sejsza. Sejsza. I napiszcie po myślniku fala w zbiornikach zamkniętych. Fale w zbiornikach zamkniętych. Sejsza to będzie fala, która powstaje... W jeziorach najczęściej, i ona jest spowodowana różnicą ciśnień. To nie będzie fala odczuwana przez nas, jeżeli wejdziemy do takiej wody, ją tylko odnotują przyrządy pomiarowe. Kiedy wysz, wysokie ciśnienie naciśnie nam na jeden zbiornik, no to stanie się w takim jeziorze to, co się dzieje z, z wodą w butelce, kiedy ją przechylamy. No i taki ruch wody będzie nazwany sejszą. Czy jest taka sytuacja na morzu, że fal nie ma, że jest całkowicie gładka powierzchnia wody? No otóż to się nie zgadza, więc napiszcie, mam jeszcze jedne fale i one się nazywają martwe fale. Martwe fale albo fale swobodne. No i to będą fale, które są w momencie, kiedy nie wieje wiatr, po ustaniu wiatru, tak możemy napisać. I będą, będzie to spokojne kołysanie morza, które e, jest, kiedy nie ma wiatru, a jednak ta fala nigdy nam nie znika. Odkreślamy falowanie, i teraz drugi ruch wody to prądy morskie. Co to są prądy morskie? Zdjęcie, na którym udało się uchwycić prąd morski. Zapiszmy, że prąd morski to poziomy ruch wody, poziomy ruch wody morskiej. Ja najbardziej lubię tłumaczyć, co to jest prąd morski na przykładzie bajki o rybce Nemo, w której było wspaniale pokazane, co to jest prąd morski. W jednej z końcowych scen, kiedy e, tata Nemo już jest blisko. Znalezienia syna, zbliża się do Australii i widzi w prądzie morskim pędzące żółwie. Tak jest pokazane w oceanie, że dopływasz niczym do takiej autostrady. I tam zwierzęta wykorzystywały prąd morski, żeby szybko w nim płynąć, i w ten sposób też do brzegów Australii tak dociera Tatanemo. Tak bym chciała, żebyście sobie napisali w tej kolumnie, co to jest prąd morski. Rzeka w oceanie. Tak trzeba to sobie wyobrazić. Niezwykłe zjawisko, cały ocean nam faluje, a nagle w nim płynie prąd, który jest taką rwącą rzeką w oceanie. Siły powodujące jest ich kilka. I teraz od myślników wypiszemy sobie. Stałe wiatry. W dolnej troposferze, stałe wiatry w dolnej troposferze, wiejące w tym samym kierunku, popychające część wody, stałe wiatry. Inny powód to jest różna gęstość wód, różna gęstość wód i różny poziom wód. Różna gęstość wód, różny poziom wód, a przede wszystkim stałe wiatry. To będzie ten najważniejszy czynnik. I teraz rodzaje. Mamy dwa rodzaje prądów morskich, myślę, że je znacie. Chciałabym, żebyśmy tutaj kilka o nich rzeczy napisali. Poproszę podpunkt A: prądy ciepłe. Czemu prądy będą się nazywać ciepłymi? No dlatego, że będą nieść ciepłą wodę. To jest pierwsza rzecz. Ale skąd one biorą tą ciepłą wodę? Yy, całe, yy, wszystko tutaj mamy wyjaśnione na tej mapie. Prądy ciepłe, to będą te, które niosą wodę cieplejszą niż woda otoczenia. Zatem zobaczcie, wszystkie prądy morskie Płyną nam w takim kierunku, od równika do bieguna, od równika do bieguna, od równika do bieguna. Czyli zaczynają płynąć w strefie okołorównikowej, gdzie wiemy już, że woda jest ciepła. Jeśli przemieszczają się na północ lub na południe, to niosą wodę cieplejszą niż otoczenie. Dlatego są prądami ciepłymi. Czyli prądy ciepłe. Chcę, żebyście napisali. Eee, wody cieplejsze... Druga rzecz, płyną od równika. No i teraz od razu zapiszemy sobie też konsekwencje. Co się dzieje, jeżeli taki prąd morski płynie przy wybrzeżu? Co się dzieje na klimat, o którym ostatnio tyle mówiliśmy? No na pewno będzie ten prąd ociepła, ocieplał, czyli wzrost temperatury i będzie tam wzrost opadów. To jest bardzo ważne. Żebyście zawsze wiedzieli, że prąd ciepły to jest wzrost temperatury i wzrost opadów, podkreślić na czerwono wykrzyknik. Ten jego wpływ na klimat będzie tu bardzo ważny w rejonach, które, e, które opływa. I od razu daję Wam przykład. Prąd północnoatlantycki, zatokowy, wpływa e, bardzo na e, pogodę w Europie. Gdyby nie ten prąd, który zwany jest golfstromem, to ani Skandynawia, ani Wielka Brytania nie mieliby tak przyjaznego klimatu, będąc daleko na północy, więc yy, ogromne znaczenie. No i teraz wszystko to samo napiszemy sobie o prądzie zimnym czyli prąd zimny pod punkt B. Woda chłodniejsza od otoczenia płynie do równika, do równika, do równika, od biegunów do równika do równika, czyli niesie wodę chłodniejszą niż otoczenie. No i ten wpływ na klimat. Yy, więc będzie spadek temperatury i brak opadów. I teraz to już w ogóle trzy razy na czerwono trzy wykrzykniki. Czemu ja tak to podkreślam? Bo za chwilę będę uczyła was o pustyniach na świecie i okaże się, że w wielu miejscach, gdzie Zimny prąd uderza w strefę zwrotnikową w ląd, będzie to idealne miejsce do tworzenia się obszarów pustynnych. Tam właśnie, gdzie jest zimny prąd, to będzie bardzo ważne, tam są małe opady. I zostały nam cechy charakterystyczne. No to przede wszystkim, żebyśmy sobie dobrze to wyobrażali, o jakiej ja mówię głębokości wody tej rzeki. No to głębokość, napiszcie, około 200 metrów. Głębokość około 200 metrów. I widzę jeszcze ważną cechę, patrząc na to rozmieszczenie prądów morskich. Widzę, że. Te wszystkie strzałeczki nam zakręcają i tworzą e, takie komórki. I teraz o tym już też wiemy: półkula północna, odchylenia w prawo, półkula południowa, odchylenie w lewo. Czyli mamy tutaj działanie siły Coriolisa. Napiszmy sobie. E, więc odchylenia prądów morskich, siła Coriolisa. Piszemy w cechach. Odchylenia prądów morskich, siła Coriolisa. No i na koniec, wiadomość pewnie nie ucieszy Was bardzo, ale uczniowie na geografii rozszerzonej muszą znać nazwy prądów morskich. Część z nich nie jest trudna, bo, bo myślę, że prądu peruwiańskiego albo brazylijskiego nie dalibyście w innym miejscu. Są prądy idące przez całą kulę ziemską, jak drywy wiatrów zachodnich, albo prąd północno-równikowy, południowo-równikowy przez Pacyfik i równikowo-wsteczny. Część, tak jak mówiłam, regionalnie się nazywa peruwiański, brazylijski, labradorski, kalifornijski, kanaryjski, benguelski. Północnoatlantycki proste, zachodnioaustralijski, Australijski. Zwracam uwagę na te, na te dwa: oja-siwo i kuro siwo. Ja lubię tłumaczyć uczniom, że to są takie OK-prądy. Okay Jak będziesz pamiętał, że to są prądy takie OK, to zapamiętasz sobie, że pierwszy jest oja-siwo, a drugi jest kuro siwo i nigdy ci się to nie pomyli. Zimny, ciepły, oczywiście. Do pracy klasowej, do matury nazwy prądów morskich są tutaj niezbędne. Następne zjawisko, jakie omawiamy, to jest upfelling, upfelling. W kolumnie, co to jest, napiszmy sobie: Pionowy ruch wody morskiej. Pionowy ruch wody morskiej. No i teraz jak należy to sobie wyobrażać? Pionowy ruch wody morskiej? No dokładnie wynoszenie się wody z głębin do góry. Przyczyną takich ruchów wody jest dalej wiatr. Przyczyny wiatr. I teraz rodzaje. Będę miała kilka rodzajów upfelingów. Pierwszy, który pokazuję tu na schemacie, to jest upfeling przybrzeżny. Upfeling przybrzeżny. Widać na nim, że powolno wynoszona na powierzchnię są zimne wody głębinowe, które są bogate w substancje odżywcze. Najintensywniej taki ruch wody zachodzi u zachodnich wybrzeży kontynentów, tam gdzie występują pasaty, stąd właśnie to powiązanie z wiatrami. Czyli pierwszy apfeling przybrzeżny. Drugie miejsce, gdzie będzie tworzyło się to zjawisko, to jest apfeling równikowy. On będzie wywołany przez dwa prądy morskie: prąd północno-równikowy i prąd południowo które rozsuwają powierzchniową warstwę wody, i właśnie tam y, tworzą się dogodne warunki, żeby z głębin wynosił się, wynosiły się wody. I trzecia sytuacja to jest downwelling. Przepiszcie sobie na slajdzie, macie u góry downwelling. No i ta sytuacja będzie występować wtedy, gdy prądy morskie przenoszą ciepłe wody, ciepłe wody powierzchniowe z niższych szerokości do wyższych. No i im bardziej przenosimy się dalej wraz z szerokością geograficzną, tam będą się ochładzać, a następnie będą wpływać na duże głębokości. Te ruchy wody, pionowe, nie są yy, bardzo dla Was zauważalne, stąd może pierwszy raz o nich słyszycie, ale w cechach charakterystycznych chciałabym, żebyście zapisali, że to jest duże znaczenie w gospodarce. No jak myślicie, w jakich, jak w gospodarce może się przydać takie wynoszenie wody z głębiń do góry? Oczywiście w rybołówstwie. W takich miejscach będą rejony zasobne w ryby, w owoce morza, we wszystko, co taki ten prąd głębinowy będzie nam wynosił na powierzchnię. No i dlatego się o tym uczymy, bo jak będziemy mówić więcej o rybołówstwie, to okaże się, że właśnie w tych miejscach warunki do łowienia ryb są dobre. No to yy, skończyłam upfelling i przechodzę do takiego wyjątkowej sytuacji, którą decyduję się, mimo że nie jest jakimś osobnym ruchem wody, o, opisać całkiem osobno w tabeli, bo jest to niezwykle ważna rzecz. Z języka hiszpańskiego nazwa el niño, to drugie n powinno być z taką falką, el niño. Znajdźcie proszę w podręczniku sobie sytuację... Tych rysunków z El Niño, bo na pewno musicie ją tutaj na sprawdzian rozpoznawać. El Niño zapiszmy, że jest to szczególne zjawisko. Może co to jest? Szczególne zjawisko wywołujące. Anomalie pogodowe, szczególne zjawisko wywołujące anomalie pogodowe. To w definicji sobie napiszmy, co to jest, i już Wam tłumaczę, o co chodzi. Siły powodujące no znowu będzie wiatr, yy, ale wiatr, który zmienił kierunek i to jest tutaj ważne więc w siłach powodujących napiszmy yy, zmienny kierunek wiatru zmienny kierunek wiatru. I popatrzmy na te dwa rysunki. Na rysunku pierwszym u góry mamy normalną sytuację, to znaczy typowy przebieg prądu morskiego płynącego przez Pacyfik, typową sytuację wznoszenia wód Apfelinku w rejonie wybrzeży Ameryki Południowej. No i powstaje nam taka normalna komórka krążenia powietrza. I teraz Raz na kilka lat, mówi się, że między 2 a 7 lat zdarzy się w tym rejonie coś niezwykłego. Następuje odwrócenie cyrkulacji oceanicznych. Nazwa El Niño bierze się z tego, że po hiszpańsku oznacza to dzieciątko, i na ogół dzieje się to właśnie w okolicy Świąt Bożego Narodzenia. W zachodniej części Oceanu Spokojnego. Tworzy się wyż baryczny, natomiast w jej części wschodniej niż, co powoduje zmianę typowej cyrkulacji i odwrócenie cyrkulacji pasatowej. Odwraca się cyrkulacja pasatowa i niemożliwy staje się upfelling wynoszenia wody w rejonie Ameryki Południowej. Chciałabym, żebyście w rodzaje zapisali sobie, że mamy... W normalnym roku. I zwane jest to, czyli w rodzaju pierwszy faza zimna. I to się nazywa laninia od dziewczynka. Laninia, faza zimna. I możecie napisać normalny rok. I później mamy fazę ciepłą, el nino. Fazę ciepłą el nino. No i to jest ten wyjątkowy rok odwrócenia co kilka lat. I teraz w cechach charakterystycznych na końcu napiszmy sobie, co takie odwrócenie raz na 5 lat, 6 lat cyrkulacji, że nagle wiatry w drugą stronę, czemu my się o tym uczymy, co to da za konsekwencje. I teraz wymieniamy sobie w cechach charakterystycznych. Anomalie pogodowe, napiszcie, anomalie pogodowe. I dyktuję od myślników, piszemy, ulewne deszcze... Ulewne deszcze w Ameryce Południowej, susze w Australii, burze i wiatry w Kalifornii, susze w Indiach, nawet susze w Indiach, huragany. No, i teraz właśnie dlatego o tym się tyle uczymy, że to odwrócenie to nie tylko tyczy się tych miejsc. Chociaż najbardziej oczywiście będą też cierpiały kraje w Ameryce Południowej, gdzie bez tego apfelingu też niezwykle cierpi ich rybołówstwo. I ostatni w tabelce ruch wody to będą pływy morskie. I zapiszmy sobie pływy morskie: cykliczne wznoszenie się i opadanie poziomu morza, cykliczne wznoszenie i opadanie poziomu morza. Pływy morskie będą na ogół występować w zatokach. Odnośnie sił występujących no to być może już o pływach mówiliśmy, słyszeliście w innych działach mianowicie w ruchach ziemi. O tym za chwilę. Najpierw zdjęcia, przypływ i odpływ wody. Woda się podniosła i woda odpłynęła. Ten rytm podnoszenia i opadania wody wiąże się z dobą księżycową, dlatego w danym punkcie na Ziemi dwa razy w ciągu doby księżycowej, to wychodzi co około 12 godzin i 12, 27 minut, występuje zjawisko przypływu, które jest rozdzielone dwukrotnie e, odpływem. No, i jeżeli ktoś nie wie, że w danym miejscu są duże przypływy i odpływy, no to może się zdziwić, jeśli zaparkuje łódkę w ten sposób. I mówiłam o tym powiązaniu z działem Ziemia we Wszechświecie. Przypomnijmy to sobie. W kolumnie rodzaje przypływów napiszemy sobie o dwóch sytuacjach. Poproszę, napiszcie pod punkt A. W rodzajach i napiszemy przypływ syzyginy. Yy, I przypływ syzyginy mamy wtedy, kiedy przyciąganie Ziemi i Słońca, przy, przyciąganie Księżyca i Słońca, przepraszam, sumuje się. Siły przyciągania Słońca i Księżyca sumują się. Czyli jeżeli mamy Ziemię, Księżyc i Słońce ustawione w jednej linii, oznacza to, że będzie przypływ syzygijny. A jeżeli pod punkt B... Aha, chciałabym jeszcze, żebyście napisali, że ten przypływ syzygijny jest największy. I pod punkt B teraz. Przypływ kwadraturowy. Siły przyciągania Słońca i Księżyca odejmują się. Tak zapisujemy. Siły przyciągania Słońca... I księżyca odejmują się, ustawiają się zatem te obiekty pod kątem prostym. Przyciąganie Słońca w tą stronę, księżyca w tą, więc przypływ, który tutaj y, y, powstaje, wtedy będzie mały. Przypływy małe. Jeszcze raz na takim rysunku, na pewno te rysunki pojawią się na sprawdzianie. Więc jeszcze raz klucz jak rozwiązujemy takie zadanie. Jeżeli Ziemia, Księżyc i Słońce są w jednej linii, piszemy, że jest to pływ syzyginy, a jeżeli mam pod kątem prostym te trzy obiekty, piszemy, że mamy pływ kwadraturowy. Yy. Wracam, czy wszystko mamy w tabelce? Co to jest, powiedziałam, rodzaje powiedziałam. Siły powodujące zatem, piszemy, siła przyciągania księżyca i słońca. Siła przyciągania księżyca i słońca. I siła odśrodkowa wynikająca z obrotu ziemi. I siła odśrodkowa wynikająca z obrotu ziemi. Gdzie występują takie przypływy i odpływy? Wszędzie na świecie, ale czasami wynoszą one po kilka milimetrów, a czasami po kilka metrów. I taka szczególna sytuacja wytworzyła się w Kanadzie, i to napiszmy sobie w cechach, że największe pływy na świecie mamy w zatoce fundy. Tak się pisze: fundy. I to są rekordowe pływy. One maksymalnie dochodzą do 19 metrów. Maksymalne pływy 19 metrów zatoka w Kanadzie. Co sprawia ten światowy rekord przyczyną tych dużych pływów jest specyficzny kształt zatoki. Popatrzcie jak ta zatoka jest wcięta w ląd, otoczona lądem i tylko małym przesmykiem łączy się tutaj z oceanem, więc ta woda dlatego podnosi się aż o tyle metrów, do kilkunastu metrów. Dobrze, taką ciekawostkę, którą czytałam jeszcze o tej zatoce, to kiedy jest przypływ, to wody jest tutaj tak dużo, że rzeki, które uchodzą do zatoki, zaczynają płynąć w drugą stronę. No bo przy 19 metrach jest to niezwykle odczuwane. No to chyba tyle o przypływach, odpływach i idziemy na koniec lekcji. Przypominam Wam, co dzisiaj jest najważniejsze. Nauczyłam Was wszystkich ruchów wody, a teraz wybieram to, co najczęściej jest tych ruchów na wody, najczęściej na maturze: więc falowania na ogół pytają o tsunami, żeby wyjaśnić, gdzie powstaje, dlaczego i ten związek z ruchami tektonicznymi. Z przypływów i odpływów na ogół trzeba wyjaśniać powstawanie, czyli te przyciąganie Słońca, Księżyca czy syzygijny czy kwadraturowy. Z prądów morskich konieczna jest mapa na maturę i to, jak wpływają na klimat. No i musicie znać zjawisko El Nino i potrafić mówić, jak ono wpływa na klimat. Dziękuję za uwagę.